Dzień dobry, z tej strony Monika Soćko, reprezentuję klub szachowy Wasco Hetman Katowice. Jestem szachowym arcymistrzem i także arcymistrzynią szachową. Mój tato chciał mieć syna piłkarza, tak się złożyło, że ma dwie córki, więc no, za bardzo w tamtych czasach nie było popularne, że dziewczęta grały w piłkę nożną. W związku z tym tata wpadł na pomysł, że będą to albo szachy, albo skat, albo jeszcze chyba miał jakieś inne pomysły, no ale jakoś te szachy bardzo szybko mnie, zresztą moją siostrę młodszą, także wciągnęły, więc już w wieku przedprzedszkolnym, około 4-5 lat miałam. Potrafiłam grać w szachy, poszłam do przedszkola, gdzie mój tato wprowadził szachy jako taką rozrywkę, zabawę, jako takie zajęcia dodatkowe. Był takim nauczycielem szachów i dość szybko puknęłam tego bakcyla i tak już w zasadzie zostało do dzisiaj. Zawsze myślałam na poważnie o szachach. Jednak no, ten okres takiej młodości, no to człowiek nie do końca wie, czy może związać swoją przyszłość z szachami. Dlatego po skończonej maturze zrobiłam sobie rok przerwy. Chciałam zobaczyć, czy jestem w stanie z tego wyżyć, czy temu podołam, i jakoś mi się udało. Więc myślę, że to był ten taki moment przełomowy, ale gdzieś zawsze z tyłu głowy miałam właśnie te szachy, że one zawsze będą ze mną, nawet jakbym wybrała jakąś inną drogę zawodową. Na pewno mój tato na początku w dzieciństwie, że moi rodzice, którzy bardzo mnie wspierali, więc tutaj miałam wielkie oparcie, wielką motywację. Tato znajdował mi dużo turniejów, woził mnie na te turnieje, był ze mną, wspierał mnie, więc to na pewno. Natomiast też muszę wspomnieć oczywiście o moim mężu, dzięki któremu w zasadzie zdobyłam tytuł arcymistrza, bo on mnie tak zmotywował do takiej bardzo ciężkiej już pracy, dzięki której właśnie udało mi się zdobyć te normy i tytuł arcymistrza w 2008 roku. No, Judith Polgar. Chyba tak na pewno pamiętam ją z dzieciństwa, można powiedzieć. Ja grałam Mistrzostwa Świata, moje pierwsze juniorskie Mistrzostwa Świata w roku 1988 w tym Timisoara. Ja grałam do lat 10, Judith Polgar grała wtedy do lat 12, ale z chłopcami. Ona już wtedy zaczęła rywalizację z chłopcami. Poznałyśmy się, można powiedzieć. Ona była koleżanką Marcina Kamińskiego, zresztą znanego arcymistrza z Wrocławia. I jakoś tak bardzo mi to imponowało, bo wiedziałam, że ona jest po prostu 100 razy ode mnie lepsza. No nie miałam wtedy już żadnych z nią szans. No może teraz, jak ona już jest na emeryturze, może jakbyśmy grały jakieś blice, niestety nigdy nie miałam okazji z nią usiąść do szachownicy, może bym miała wtedy jakieś szanse, ale wtedy to była taka przepaść i to właśnie było coś takiego gdzieś, gdzie właśnie tak chyba dążyłam, może nawet nieświadomie, do tego, żeby taki jakiś osiągnąć wynik jak ona. Chyba już z wiekiem troszeczkę te cele tak jakby, może nie powiem, że opadły, ale zmieniły się. No, niestety w tym roku straciłam ranking 2400, spadłam z niego dość tak brutalnie i nie potrafię wejść powyżej tego rankingu, co było jakimś takim moim minimum wymagalnym. Oczywiście jeszcze parę miesięcy temu powiedziałabym, że chciałabym mieć ranking 2500, więc to wszystko się zmienia chyba z czasem. Jednak no, muszę przyznać, że troszeczkę z wiekiem trudniej mi jest. Jednak ta młodzież napiera, czuje na plecach ten powiew świeżej młodości, co jest bardzo fajne, bardzo motywujące. No ale z drugiej strony no, taka jest kolej rzeczy, więc cóż mogę powiedzieć. No a oczywiście jakimś marzeniem, celem, no chciałabym wyrównać rekord pani Krystyny Hołury-Radzikowskiej, czyli zdobyć 9 tytułów mistrzyni Polski kobiet. Wszystko mnie fascynuje i tak jak już właśnie wspominałam, sama gra jest to dla mnie jakiś rodzaj, nie wiem, no okej, jest to praca, ale także jest to dla mnie frajda, zabawa, radość, w zasadzie chyba wszystko razem. Jedyne co, to nie lubię pracować nad szachami. Jak tutaj miałabym powiedzieć, no to jest ciężka praca. Trzeba się uczyć debiutów, trzeba wydać końcówki, trzeba zapamiętywać jakieś schematy. No z tym jest troszeczkę gorzej, ale sama gra jest dla mnie ogromną przyjemnością, więc jestem tą szczęśliwą osobą, których jest chyba niewiele na świecie, gdzie mogę powiedzieć, że moja praca daje mi satysfakcję, przyjemność jest dla mnie naprawdę frajdą i zabawą. Bardzo dobrze się czuję, naprawdę. Już wspominałam tutaj o bardzo miłej atmosferze. To, co robią organizatorzy na czele z oczywiście Jolą Zawadzką, z Litką, z panem Wojtkiem Zawadzkim, przede wszystkim z jego firmą Probit, która najbardziej nas tutaj wspiera, jest czymś niesamowitym. Ja muszę powiedzieć, że ja cały rok czekam, żeby przyjechać tutaj w grudniu do Wrocławia, rywalizować, dobrze grać w szachy, ale przede wszystkim miło spędzać czas.